Siema, witamy was na kanale Orlik, a dzisiaj analiza 14 kolejki, czyli ostatniej przed przerwą zimową. Kolejna będzie dopiero na przełomie stycznia i lutego. Pierwsze spotkanie w 14 kolejce będzie spotkanie Śląska z Wartą. Śląsk gra u siebie i jest wyżej w tabeli, lecz Warta lubi się postawić. Dokładnie, oba zespoły nie mają teraz najlepszej formy. No, Śląsk jest wyżej, ma tych punktów więcej, Śląsk jest na 6 pozycji, Warta na 13, ale zapowiada się ciekawy mecz, może stać się nam wszystko. Drugie spotkanie w 14 kolejce Ekstraklasy jest mecz pomiędzy Wisłą Płock a Podbeskidziem Bielsko-Biała. Obie drużyny mają praktycznie zerową formę. Wisła no może jeszcze czasem coś ugra, ale Podbeskidzie przegrywa po 4-5-0 w Ekstraklasie. Do tego właśnie zmienia trenera, poprzedni został wyrzucony po prostu ze swojego stanowiska. No i zobaczymy, myślimy, że wygra Wisła Płock. Kolejne spotkanie odbędzie się przy ulicy Łazienkowskiej, gdzie Legia podejmie Stal-Gielec. Oba zespoły są w średniej formie, lecz Legia zazwyczaj w końcówkach albo po prostu fartem wygrywa. Oczywiście Legia punktuje fartownie, ostatnio mecz z Wisłą 81-86 minuta i mamy zwycięstwo. Jakieś dwie bramki, chyba net karny tam był jeszcze. Standardzik. No co, Mielec z Lechem zremisował, ogólnie formę ma dość słabą. Faworytem jest Legia ze względu na sytuację punktową. Ale miejmy nadzieję, że ktoś w końcu wygryzie Legii te 3 punkty. Następnie przenosimy się do Szczecina, gdzie Pogoń podejmie Zagłębie. Oba zespoły znajdują się w górnej części tabeli. Mają bardzo podobną sytuację punktową i formę mają również całkiem niezłą, więc spotkanie będzie wyrównane, ale tym razem na dobrym poziomie. Teraz są wyrównane dobre drużyny, a nie wyrównane tragiczne drużyny. Na kolejne spotkanie w tej kolejce przenosimy się do Krakowa, gdzie zespół z ulicy Kałuży podejmie Lechię Gdańsk. Mimo że oba zespoły są obok siebie w tabeli, to zdecydowanym faworytem jest Krakowia. Wygrała ostatnio więcej spotkań oraz są w lepszej formie, mimo odjęcia 5 punktów. Następnie przenosimy się na Bułgarską, gdzie Lech podejmie Wisłę Kraków. W sumie to oba zespoły nie grają za dobrze. Wisła tylko przegrywa, ewentualnie remisuje. No Lech z Podbeskidziem wygrał, z Mielcem nie wiadomo jak, wywalczył tylko remis. Z Lech no też nie ma formy, ale myślę, że to właśnie drużyna z Poznania jest drużyną lepszą i to ich obstawiamy jako zwycięzców tego spotkania. Następnie zespół z Gliwic u siebie podejmie Raków Częstochowe. Oba zespoły są w naprawdę wysokiej formie. Piast w końcu odbija się od dna tabeli i w ostatnich 5-6 meczach gra naprawdę fajną piłkę i dobrze punktuje. A Raków ma cały sezon stabilną formę i melduje się obecnie na drugim miejscu w tabeli, więc naszym zdaniem jest to mecz kolejki. Będzie to bardzo wysoki poziom i czekamy, co pokaże boisko. Ostatnim spotkaniem będzie mecz Jagiellonii z Górnikiem Zabrze. Obie drużyny grają w tym sezonie w kratkę, więc w tym spotkaniu może stać się wszystko, ale my ustawiamy, że to Górnik pokaże, na co go stać. Zakończenie? Tak. Było zakończenie. Szybko. Dzięki za oglądanie. Już widzimy się w kolejnym odcinku w poniedziałek i na razie, cześć.